Szanowni Państwo, jesteśmy w Krośnie. Tam widać osiedle Słoneczne, Morena, dalej bloki przy ulicy Piaskowej, osiedle Olszynka i osiedle Miodowe. Tutaj kanał Mosiński i most przy ulicy Lipowej. W tym miejscu powinno powstać osiedle jednorodzinne według pierwotnych planów, jednak burmistrzowie Ryś i Mieloch zmieniają je i postanowili, aby w tym miejscu powstało osiedle wielorodzinne bloków mieszkalnych. Osiedle, które ma powstać według zamysłu zastępcy burmistrza Przemysława Mielocha, to będzie osiedle jeszcze raz tak duże jak to, które jest w Krośnie. To oznacza setki nowych samochodów na ulicy Lipowej, Piaskowej, w Mosinie, w Krośnie. Wszystkie one spotkają się na rondzie w Mosinie. Powstaje pytanie, jak wydostaniemy się z naszej gminy, jak będziemy do niej docierać. Łukaszu, a co ty o tym sądzisz? Jako radny jestem zaniepokojony wizją, którą zaprezentował w studium tak naprawdę burmistrz Rys ze swoim zastępcą Przemysławem Mielochem. Jest to dla mnie wizja przerażająca, która na pewno spowoduje duże uciążliwości dla obecnie żyjących już tutaj w okolicy mieszkańców. Możemy to, drodzy Państwo, jednak zmienić. W dniu 20 września o godzinie 18 w Mosińskim Ośrodku Kultury odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu nowego studium. Zapraszam Was do licznego udziału w tej dyskusji i zabrania głosu. Chciałabym zwrócić uwagę też na to, że ład przestrzenny nakazywałby, żeby od tej kulminacji, która jest przy ulicy Strzeleckiej, w stronę kanału budownictwo stawało się bardziej rozproszone, jednorodzinne, tak jak było w obecnym studium. Chciałabym, żebyście Państwo jeszcze spojrzeli w stronę komina, który widnieje za mną. Powstał tam niedawno nowy blok w oparciu o warunki zabudowy na terenie, na którym było przewidziane w studium budownictwo jednorodzinne, czyli powstały już pewne fakty dokonane, jeszcze studium nie zostało uchwalone, a już w urzędzie zostały wydane takie decyzje, które przesądzają o kierunku zagospodarowania tego terenu. Zachęcam Państwa do odwiedzenia strony internetowej Czas Mosiny 2. Znajdziecie Państwo tam garść informacji na temat projektowanego studium.